drodzy, znajdujemy się na basenie Żabka, kultowym miejscu. I tutaj chcemy Wam zaprezentować, jak łatwo i prosto można uratować ludzkie życie. Automatyczny defibrylator przeprowadzi Cię krok po kroku podczas ratowania osób poszkodowanych. Poinstruuje, co masz zrobić i w jaki sposób zachować się przy osobie poszkodowanej. Zachowaj spokój i postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi. Przed użyciem AED trzeba sprawdzić, czy osoba oddycha oraz czy jest przytomna. Usuń odzież z klatki piersiowej poszkodowanego. Wyciągnij elektrody znajdujące się pod urządzeniem. Zapoznaj się z instrukcjami na elektrodach. Odklej folię z elektrody oznaczonej 1. Przyklej elektrodę na odsłoniętą klatkę piersiową. Analiza rytmu serca. Nie dotykaj poszkodowanego. Defibrylacja zalecana. Automatyczny defibrylator może być używany dla dorosłych, jak i dla dzieci. W łaziskach górnych znajdują się 3 defibrylatory automatyczne. Jeden na wyposażeniu Straży Miejskiej, który może się udać w każde miejsce. Drugi w miejscu, w którym się znajdujemy, czyli basen Żabka. Ostatni znajduje się w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach. Tak jak widzicie, znajduje się obok mnie. Nie bójcie się go użyć, bo on ratuje życie.